Trzech nierozłącznych kupi, jak trzy nierozłączne paski na dresie. Space on, mięśnie. Wojtas, prawo jazdy and Bawara. Walo, mózg. Leszczyno, foj! Nie tak szybko! Co? A-o! Walet pik! Walet kier! Walet karo! I dupek żołędny! Kareta! I teraz pytanie, co robić? Przyznać się, że drugiego dupka żołędnego mam w rękawie? No ale wtedy wyjdzie, że kantuję. Czy odżałować te dwie dychy i odegrać się w następnym rozdaniu? Myśl, Seba, myśl. Mordo, oddawaj szmalec, co przejebałeś, albo sam będziesz miał przejebane. Nie, Spejson? Generał Spejson, do czego tu człowiek doszedł? Spejson! Co? Komuś zajebać? Jeszcze nie wiem. No dobra, do odważnych świat należy. Pas. Chodźcie do wujka Wojtasa, chodźcie. Wujek Wojtas się wami zaopiekuje. Szczęście początkującego. Zobaczymy teraz. Co ty ciągle w tym telefonie oglądasz, pornosy? Nie, coś lepszego. Gównodowodzącym zostałem. A, szambiarką jeździsz? Nie gównodowożącym, tylko gównodowodzącym, dowódcą. W Warpuffa pykam, taka gierka na telefon. Chcesz ty zagrać? Nie mogę, muszę Wojtasa pilnować, jak graba ma mój portfel z całą wypłatą. Też byś coś pokibicował. Z kart to ja tylko w kibel umiem grać. Innych tych pokerów czy dup biskupa to ja nie mogę rozkminić. Pa tutaj. Dobra, pokaż. No to jest taka gierka wyczesana, kurde, nawet za bardzo nie wiem, co to za rodzaj. Bo możesz być snajperem, że tam takie tajne misje wykonujesz i sam strzelasz. Pyk w dziada, headshot. Albo se możesz wybrać tryb strategiczny, rozgrywka w czasie rzeczywistym. Wtedy dowodzisz armią i wjeżdżamy czołgami w przeciwnika jak po wypłacie do speluno. Z tą różnicą, że nie kończy się żyganiem. No bo rozgrywka w sojuszu. Tu se łączysz siły z sojusznikami, robisz zgody jak u kiboli i atakujesz tych, z którymi jest kosa. Proste. Nawet ja to ogarniam, patrz co się dzieje. I nieważne jak masz słabą armię, tu i tak możesz grać, bo możesz się dołączyć do silnej grupy i rządzicie na rejonie. Czyli załóż se grupę armii i ja do ciebie dołączę. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Współpraca z innymi się liczy, a nie tylko jednostki siły, nie? Czyli coś dla takich mózgowców jak ty, Walu. Patera, bo to będzie dobre jak gwiazd na rejon zrobi. I ruszamy ekipą jak z Grochowa na Ursynów lać lamusów. O, a jak dołączysz teraz i wpiszesz kodzik Army Group, to dostaniesz bonusy na start w pakiecie powitalnym. A kurwa, 2000 psów w dupę. Co ty, Walu, to darmowa gierka. Patrz na stół, debilo. Wojtas, co ty wyprawiasz, to cała moja wypłata. Po pierwsze, było mi nie dawać portfela. A po drugie, trzeba było pilnować jak gram, bo tak się podjarałem tymi dwiema dychami, co przed chwilą wygrałem, że mnie trochę poniosło. Dobra, bo zaraz sraczki dostanę takie emocje. Przebijasz czy wymiękasz? Seba Kupicha nie wymięka nigdy. Tylko, że akurat nie mam takiej kasy przy sobie. Ale mam coś lepszego. Seba nie! Co to jest? Kluczyk do mojego serca. O, nie, ja takich rzeczy z chłopami nie robię. Pojebało? Honda CBR rocznik 88, pojemność 1 litr, 136 kucy, warta prawie 2 patyki. Jak wygrasz, będzie twoja, a ja pierdolnę na zawał. Jak przegrasz, hondziawka odjedzie z waszą kasą, ze mną i z siwym wsiną dal prościutko do burdelu. Seba nie! Zamknij się, siwy, wiem co robię, sprawdzam. Odkrywamy na 3-4. Zgadza. No to uwaga. 3-4.
zwycięstwa! Najważniejsze, że ma tylny napęd i teraz na zmianę będę mógł z Bawarą jeździć. Nie mam wachy w furze, ta chapla na CBR-kę i odwrotnie. Zajebisty, da się przejechać? No co ty, przecież ty nie masz prawka na motor. Mogę ci co najwyżej przewieźć. Zajebiście. No właśnie, Wojtas, ty też nie masz prawka na motor. Może i nie mam prawka, ale mam plan. Zajebiście. No nie wiem. Plan to raczej ja powinienem wymyślać. Tak? To słuchaj tego. Zapuszczę wąsy. Zajebiście. Debil. No debil. W kółko tylko zajebiście mówi. Nie Space on debil, tylko ty z tymi wąsami będziesz wyglądał jak debil. O to właśnie chodzi. Jak mnie pały będą zatrzymywać, to ją redukcja i rura i gaz do dechy. Zanim wsiądą do radiowaza, to już odjadę kawałek, zatrzymam się za winklem, szybciutko zgolę Szczecinę i spokojnie ruszę dalej. Jak mnie dogonią, to mnie puszczą od razu, bo będą myśleli, że złapali nie tego, co trzeba. Zajebiście. Debil. Rejwe ci, kurwa rejwe ci. Trzy dwa raz, a wróg trzy dwa raz. Co? Ścigać? Nie ma lewara na golfa cieślara. Wojtas? Jaki motor! I skąd masz takie wąsy? Co? Znaczy odwrotnie. Nieważne. O, kacuszka leci! Jeszcze się spotkamy. Te kurna naprawdę kaczuszka była. Widzieliście? Podobno im się szybciej zapierdala, tym wolniej płynie czas. Czyli będę żył wiecznie! Erwa mać. Nie ze mną te numery. Wojtas, tylko nie wyjeżdżaj z miasta! W korkach łatwiej ich zgubisz! Wyjechał z miasta. Pewnie mi z prostej. Mówiłem, przyspiesza. I bardzo dobrze, to ja zwalniam. Na najbliższym zakręcie znajdziemy go na drzewie. Jednak gówno prawda. Miał farta i się wyrobił. Spokojnie, no następnym będzie nasz. Czekaj. No nie gadaj, że schował się w rzepaku. Dzień dobry! No nie wierzę, Boguś kajdanki! Jesteś aresztowany za niezatrzymanie się do kontroli, gówniarzu jeden! Aresztowany? Jak aresztowany? Ponownie to jakaś pobyłka! Przecież tamten miał wąsy! Nie znam i te numery, koleżko, rejestracja się zgadza! Jak się zgadza, żeś zagięta, że się nie da przeczytać? No właśnie, zapraszamy do radiowozu! Nie! Litości! Panowie pały, proszę mnie puścić! Jakoś się dogadamy! Za późno! Jak to możliwe, że jesteś debilem, a teraz masz rację? Wyjątek potwierdza regułę! No właśnie, bo użyję paralizatora, a wtedy nas wszystkich pokopię, bo cię trzymamy! Mardy, nie stójcie tak! Pomóżcie! O wiem, niech Spencer znokautuje policjantów i rozejdziemy się w zgodzie! Podżeganie do pobicia policjanta? No, to się doigrałeś, Nygusie! Czeje, Boguś? Któryś ma ksywkę Spencer? Ja, bo co? A nie, grasz czasami w Warpuffa? Pewnie, że gram. A co? O kurwa, przecież to legendarny generał Spejson! Lider grup armii, dowódca elitarnych pododdziałów! Się wie! A wziąłbyś mnie do sojuszu? A który masz level? No drugi, ale dużo gram. Weź mnie, nie rozśmieszaj, gościu, bo się ze śmiechu zesram, albo coś jeszcze bardziej obrzydliwego zrobię. Drugi level! Dobra, stoi! Spejson przyjmie cię do sojuszu. Walu, pojebało? Pod jednym warunkiem. Zwycięstwo!
Jakie zwycięstwo! Takiego lamusa w sojuszu mieć, to siara na cały internet! I parada na tylnym kole chwilę przed wejściem na podium! Kurna, mordo, żyjesz? Nie wiem. Spokojnie, ryju, to się wyklepie. No, tylko trochę to potrwa, bo może być problem z częściami, bo takich sprzętów to już 30 lat nie robią. Nie spieszy się. Do tego czasu zrobię prawko na motor.